Pod stolicę, pod Budzyniem, w tym miejscu jeszcze kilka dni temu stał dom 200-letni, gliniany. Dawał schronienie 9-letniemu Kamilowi oraz jego siostrom, 6- i 2-letniej Emilce i Lence oraz ich rodzicom. W piątek wybuchł pożar. W 90 minut rodzina straciła wszystko. Piątkowy poranek, do pracy wstałem, pojechałem jak zawsze, partnerka została po 2,5 godzinach, gdzieś około 3, dostałem telefon, że dom mi się pali. No jadąc tutaj nie myślałem, że zostanę to, co zostałem. Cały budynek objęty był płomieniami. Czarny, gęsty dym było widać z kilkunastu kilometrów. Ogień wychodził przez dach. W środku strażacy znaleźli butle gazowe, które w każdej chwili mogły wybuchnąć. Pierwszy zastęp, który dojechał, zobaczył przy domu dziewczynkę około wieku 6 lat. Na szczęście bardzo mądrze się zachowała, wyszła z palącego się domu i czekała przed domem w bezpiecznym miejscu. Z ogniem walczyło 9 zastępów straży pożarnej. Według strażaków prawdopodobną przyczyną pożaru była nieszczelność komina. Jeszcze tego samego dnia ruszyła lawina pomocy. Mieszkańcy Podstolic i okolicznych miejscowości zebrali kilkadziesiąt kartonów darów. Spontanicznie, no, na Facebooka wrzuciliśmy ogłoszenie o zbiórce najpotrzebniejszych rzeczy, no bo rodzina została z tym, co mieli na sobie tylko. I spotkaliśmy się praktycznie z bardzo dużym odzewem. Przed rodziną kolejne wyzwanie. Odbudowa domu. Dzięki ludziom dobrej woli ruszyła internetowa zbiórka pieniędzy. Na koncie jest już blisko 70 tysięcy złotych. Niebawem swoje konto pomocowe otworzy także gmina Budzyń. Nadzieja taka i ta największa nadzieja, że będzie nam dane, będziemy mieli szansę wrócić tutaj do domu. No i szczęście, że święta spędzimy razem, wszyscy. Być może już w nowym domu.